Jest odpowiednio wypoczęty, że dał się ponieść tej atmosferze roku olimpijskiego. Trenował na tyle mocno, że nie zostawił sobie odpowiednio dużo czasu na odpoczynek. No ale patrzmy, na środkowych torach, na czwórce Czerniak, na piątce Cieślak. No dobrze też na torze ósmym rozpoczął ten wyścig Michał Chudy. On bardzo szybko otwierał wyścigi na setkę. Oj, no i tutaj szybkość, szybkość jest, ale to Konrad Czerniak. Wywalczy złoto Mistrzostw Polski 23-45. 23-45. Marcin Cieślak, 23,72, więc dokładnie tak samo jak w eliminacji. Michał chudy. Z medalem brązowym 23,78. O niewiele wolniej. 11 setnych sekundy wolniej od życiówki. A Michał chudy, Kuba Majerski. Tym razem poza podium, miejsce czwarte.